Bardziej może pana zostawić. Chodzi o uprzątanie dróg przy sesjach. Konkretnie o koszenie pastwy. Coś w tej kwestii zaczynamy, żeby ludzi zobowiązać do tego, żeby nie było różnych sytuacji tam takiego typu jak w zimie zaśnieżanie szybsze i tym podobne rzeczy. No i oczywiście z tym się wiąże innych tam problemów wiele. I była rozmowa na ten temat, że jakoś to ustalony nakazowo, żeby każdy przy swoim gruncie i posesji wygosił uprzątek. Ja chciałam poprosić, żeby tutaj właśnie pracowników właśnie o takie sprzątnięcie śmieci z poboczu dróg. Dróżek. No, w tej chwili po zimie to naprawdę widzimy pełno tych śmieci, jest tak brzydko. No, gospodarka komunalna widać, że już zaczyna porządkować troszeczkę, ale żeby właśnie o tym, bo najwięcej tych śmieci jest właśnie na poboczach dróg i różnych dróżek. To jedna sprawa. Druga sprawa to chciałem zapytać, czy właśnie będą jakieś uroczystości takie gminne, 1270 urodzin zbrodni niemieckiej w Kolonii Ostrugach. Wszystkie wnioski, tak? Pani radna sami drugie, bardzo proszę mówię o tym, co robię. Wzdłuż ulicy Partyzanckiej te procesje, które są działki nie zagospodarowane. Mam tu na myśli działki, bo szanowna połowy, Asturki, procesja, bo tam był zrobiony po części porządek. Papa na przykład, która była zdjęta z dachu, teraz jest porwana i te kawałki, które są po wszystkich działkach. Cały ten trójkąt też nie jest zagospodarowany, żeby właściciele po prostu zrobili porządek, ale tu proponowałam, żeby właścicielom działu wzdłuż ulicy Partyzanckiej, tam gdzie są zaniedbane, po prostu wysłać z urzędu pisma o uporządkowanie, dać termin, żeby przynajmniej ludzie sobie jakoś to pomnażyli, pozbierali te śmieci, bo tego wszystkiego nie będzie robiła na prywatnych procesach gospodarka komunalna. I w ogóle to bym proponowała wywiesić jeszcze nie tylko w Milejowie, ale we wszystkich miejscowościach jakiś apel czy od wójta, czy od rady do mieszkańców o uporządkowanie wszystkich swoich posesji, bo powinno się na wiosnę coś takiego czynić. To jedno i drugie. Jeszcze jest część tutaj za apteką, jest działka, już nie pamiętam dokładnie kogo, przedostatnia działka przed szkołą i tam jest taki żywopłot, bardzo zaniedbany, stary. Ten żywopłot nie jest na działce, tylko on jest w pasie tym drogowym po tej stronie, kiedyś był zagony. Bardzo bym prosiła, żeby to całkiem wyjdzie. Bo na samym rogu, to ktoś, kto ma tą posesję, to tam przycina ten żywopłot. Ale ta następna działka, zaraz za apteką, to jest tak zniszczone, wychodzi na chodnik, że nie można tam przejść, tym bardziej, że bardzo, jak są ledne deszcze, to każdy chce się jakoś przesunąć jak najdalej na chodniku, żeby nie było klapana, a nie ma gdzie, bo w tej chwili się te stare tarcze rozrosły i bardzo szybko to wygląda. Prosiłabym jeszcze, jeśli będzie to możliwe, żeby gospodarka komunalna wcześniej odzyskała te wszystkie chodniki, żeby to nie zarastało i tam, gdzie jest naniesione pełno ziemi czy piachu, to żeby to pozamiatać. Bo nawet ja widzę przy swoim płocie z tej strony od ulicy Toporowej, to co było nasypane, to ja co roku nie bym zamiatała, bo ja już starsza jestem. Chciałabym, żeby w innych miejscach też wszędzie było to pozamiatane, żeby nie było kilku. Dziękuję. Dziękuję. Teraz tutaj po kolei pan radny Kasprzak i jeszcze tu ktoś zgłoszą. A tam. I następny. Panie przewodniczący. No tutaj prośba do pana wójta, nie wiem, może już ta sprawa była poruszana, bądź nie, bo z kilkoma osobami też tam na ten temat rozmawiają, może w ogóle się toczy już postępowanie jakieś. Chodzi mi o stadion Toru Milejów i o jego południowo-wschodnią część. Tam koryto wieprza doszło praktycznie już do samego wału stadionu. Tam jeszcze 2-3 lata
i woda będzie się bezpośrednio wdzierać, cały nurt będzie bezpośrednio się wdzierać na boisko. Tutaj trzeba by było wystąpić do RZGW, tak jak zostało zrobione w Łańcuchowie, o to, żeby ten brzeg wzmocnili, bo mówię 2-3 lata i ta woda bezpośrednio będzie się wdzierała na stadion. Znam bardzo dobrze okolice, bo wprawdzie ostatnio tam nie zachodziłem często, bo już tam się w piłkę nie gra, rzekami tam to zanosło, ale na przestrzeni 20 lat rzeka zabrała jakieś 15 metrów gruntu, zbliżając się do samego wału. To jest jedna sprawa. Druga jeszcze taka, były tutaj, toczyły się rozmowy, organizacje społeczne, ekologiczne mogły zgłaszać uwagi dotyczące właśnie tego, jak ma wyglądać te granice Nadwieczyńskiego Parku Krajobrazowego, jakie powiedzmy mają być tam zakazy, jakie odstępstwa od zakazów, no generalnie prace nad tym tekstem. Ja bym taką prośbę, no bo na pewno taka informacja do urzędu gminy wpłynęła. Ja powiem szczerze, wstyd mi, bo nawet nie wiedziałem, że toczy się to całe postępowanie. No i może dlatego, że pół roku byłem na urlopie rodzicielskim i tak naprawdę oderwałem się od tych spraw codziennych. Tak, może nie spraw publicznych, bo od codziennych to się nie oderwałem. I miałbym prośbę, jak się będą działy, że tak powiem, kolejne jakieś prace nad jakimiś programami, nad nowymi programami, to żeby Urząd Gminy do organizacji społecznych jakieś krótkie pismo wystosował, bo samo wywieszenie na tablicy ogłoszeń jest troszeczkę za mało, bo wierzę w to, że my jako Polski Związek Wędkarski również byśmy aktywny udział wzięli, jeżeli chodzi o ten Nadwieczyński Park Krajobrazowy. Z pozytywnym oczywiście wpływem dla gminy Milewo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo przepraszam, ale w sprawie nieczystości, ja to inaczej rozwiązał. Idzie wiosna Radosnać, to każdy wie. Ukończatować daną miejscowość. No i przykładowo dzielnicowy, dwóch strażaków idzie, aha, tego i tego dnia. Patrzymy, jakie nie ma porządków, mandaty. Na pewno by ktoś to poskutkowało. Ja pamiętam, 12 lat temu to było i bardzo to zdało mi zamiar. Dziękuję. Pan jeszcze ktoś się zgłasza. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać pana burmistrza, dlaczego stawiamy kamień na drogę, bo droga jest dnia na dzień w fatalnym stanie, że obawiam się, że jeszcze troszkę autobus nie będzie jeździł. Każdy odcinek od kapliczki do kapliczki i tam do Chojeńca i do Woli Korbutowej z dnia na dzień jest masakra, co się zrobiło z drogą. Po innych wsiach kamień jest, a u nas nie ma. No niech ktoś to przyjedzie, to zobaczy, co się dzieje na drodze, no bo ileż to się może ciągnąć taki nieład na tych drogach naszych. Po prostu nic u nas nie jest zrobione. Ktoś spojrzy na mieszkańcu. Dziękuję. Ja tu może w imieniu swoim i może tu Henio Myśliwiec mnie trochę poprze. Mamy takiego człowieka niepełnosprawnego, co mieszka między Cyganką a Starościnami. I tam jest droga fatalna. Ostatnio w nocy do mnie z rodziny dzwonią, bo nie mogą właśnie dojechać tam do osoby niepełnosprawnej. No niech troszkę jakoś może i opieka społeczna się zajmie tym. No i niech tu może też z komunalnej przejedą, zobaczy jak ta droga po prostu wygląda. Bo ja z tej strony Cyganki widzę. No nie mogą dojeżdżać, po prostu, no fatalnie jest. To jest droga między Starościcami a no, Cyganką. Okolicy bym prosiła, żeby zrobić. No i drugi taki temat. No niektórzy z nas są gospodarzami, no i gospodarzymy. No i jest taki wielki problem. Jeden oszczędza pobocza, drugi nie oszczędza. I jest droga w kolonii Łysołajskiej, że prowadzi do szczęść do Cyganki, czyli do kolonii Łysołajskiej i do Stróży. No taki wielki gospodarz i żeby zaorać asfalt i żeby samochód jeden jadąc nie mógł się z drugim minąć, no to już jest coś nie tak. Czy po prostu niechby też jakoś komunalna ta rewizja się zebrała, jakoś po prostu tego gospodarza zmobilizowała, żeby nakarał z powrotem, zrobił po prostu no, metę pobocza tego, bo nie ma po prostu wcale tam pobocza. Dziękuję bardzo. Ja sobie pytanie komu to nie interesa. A pan radny może wie, o kogo mi chodzi, bo właśnie jak sam raz on ma pole, właśnie sąsiaduje. Nie, nie, nie. 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 Nie, nie, nie
Tak, jak najbardziej, bo z tej strony już nie zaczęły sypać żużlem, miała pójść równarka, ale jak pogoda się pogorszyła i nie zostało, ale to jest w planie do zrobienia. Tak, sorry, tak mam. Ja też mam dwóch niepełnosprawnych i prosiłbym pana wójta o kilometr asfaltu, bo karetka nikt nie może dojechać. Dziękuję bardzo. Czy pan wójcie się podpowiedzieć? Pan radny, proszę. Prosiłbym o zwrócenie się może do właśnie samorządu powiatowego, aby tutaj część policja przyjeżdżała do Milejowa, bo tak, naprawdę sytuacja się pogarsza, trochę się ciepło, młodzież wychodzi, demoluje budynki, no tutaj koło Biedronki jest ten były zabytkowy, pozakładowy, wyłamali tam drzwi, okna powrzucili, zrobili sobie melinę. Całe szczęście, że już tam zamurowali teraz te okna, ale no, nie wszystka młodzież się umie zachować kulturalnie. To jest, gdyby policja częściej tutaj przyjeżdżała, takie patrole, to byłoby lepiej. Proszę bardzo, proszę uwagę. Tak jest. Wystąpię po trzy zdania na każdy temat. No, wystąpienie do policji spowodujemy teraz, zwłaszcza po będziemy mieli spotkanie po podpisaniu umowy pewnie tej dotacyjnej. 10 tysięcy złotych na nowy pojazd, będzie okazja z nim porozmawiać. Z jakim skutkiem nie wiem. Pobocza. Proszę państwa, no dzisiaj brakowałoby budżetu, gdybyśmy mieli wszystkie linie rozliczające przebiegi dróg, które nas odnawiać. Ale ja odpowiadam w tej chwili też i trochę mieszkańcom bezczelnie, miałem spotkanie z rolnikami z okolic, nie wiem, droga, to pani skoczyła w sadzie, tylko od drugiej strony. My takich dróg nie będziemy remontowali. Jak chcą już jeździć rolnicy, niech jadą jednym kołem. Mówię, jedźcie, próbujcie teraz, było 5 metrów, jedźcie teraz jednym kołem. Jak się tam nie pojawią jakieś przedróżki, jak to się nazywa, poprzeczniaki, to tam nikt nie będzie żadnego żużlu nie woził. Mają coraz większe sprzęty, coraz mocniejsze, niech jeżdżą jednym kołem, a nie spróbują w powietrzu, bo tam już się nie przejedzie. Także tam kubka żużla nie pojedzie na taką drogę. To samo jest tam od cyganki. Ja znam ten temat, myśmy zaczęli z tej strony. Do tego tam jeździ opieka, proszę nie mówić, tam nie jeździ opieka. Ten odcinek poprzeczek będzie zrobiony, ale z kolei ja wiem, że rodzina tego pana dojeżdża z Majdanu Brzyskiego, ja znam sytuację, no niech jedzie z drugiej strony, bo znów 3 km sypać czegoś, czy kilometr, czy dwa, do kolejnych zbiorów buraków, no to ja dziękuję, pomagałem, a ty są, były takie akcje różne, w tej chwili tego takich dróg nas po prostu nie stać, ludzie. Mają mocne traktory, coraz mocniejsze, nie chorzą, niech założą załogę, no ta droga z punktu widzenia gminy jest niepotrzebna. Tak powiem, no bezczelnie, bo to się po prostu tak to powinno. Zobaczcie, jak burtem jest sołtys górnego. Proszę pozdrowić mieszkańców. Już drogę w pas wojewódzki to już weszli, już tam sieją. Widzę, chyba parkiewka już jest przy słupku jednym tutaj. Słupek drogowy jest jeszcze nie bardziej wchodny. Lepiej zryć. Podorać mocniej jeszcze. Jeszcze tam z jedną skibę, albo na skład orać, to już na szosę prawie. No ja tego nie rozumiem, dlatego tak mówię trochę w bezczelny sposób przewrotny, bo to jest niepojęte, co się w Milejowie wyrabia, a my jakbyśmy teraz mieli po sądach rozgraniczać, chodzić, najpierw upłaszczyć te wszystkie drogi, no to szkoda. 7 lat otwieramy drogę z tym. W końcu wygraliśmy chyba już w siódmej apelacji tą całą jakość rozwoju. Ja nazwę przez te lata. No. Szkolna, tak? Do samego końca. 7 czy 9 lat otwieramy. Tak. To jest jeden przykład, jak można się bawić w sądach. Teraz robić rozgraniczenie, ktoś nie podpisze, pokazywać, że on przed. Co z tego, że my pokażemy dzisiaj chłopom, że weszli po prostu w pole, jak my nie mamy pieniędzy na to, żeby teraz odnawiać. Teraz trzeba wjeżdżać w pas, ustalić i coś tam nasypać w tej pszenicy. Tak to wygląda. Także tutaj takich robót nie będziemy się w ogóle... Mówcie ludziom, macie zaorane, ściślicie jednym kołem, powiedzcie, że wójt będzie, wójcie jednym kołem. Albo jakimś tam, nie wiem, jakieś upomnienia przynajmniej.
Tak można, no, ale to po kolei, no, zostanie nad każdym z dróg i po kolei każdemu trzeba zrób. No nie ma to szkoda na to papieru, to świadczy o kulturze tych ludzi po prostu. To tak jest każda. Tam jest dobrowa, no, po kolei, no. W tej chwili się skoncentrował na tym, nie wiem, czy pani to zrozumiała moją wypowiedź do końca. Chcemy się tą drogą zająć docelowo, przynajmniej do kapliczki. Kolejny raz dowozić, no przepraszam, my też tam 10 lat widzimy różne materiały. Też nie jesteśmy w stanie na tym zapanować. Jest tam ciężki ruch generowany z tamtej strony. Przyjedzie na wiosnę 2-3 razy. Ktoś tam dużym składem, plus ten autobus, no i jest po prostu bałagan, ale woziliśmy też i do was ten kamień i od Woli, bo tam taką macie jakby, taki macie układ, no komunikujecie się bardziej z tamtą częścią gminy, kierunku Woli, które by to, ja to rozumiem, jest kościół, tam są może sklepy, macie bliżej, rozumiem, ale to jest dla nas już jakby koniec świata w cudzysłowie. I, no, i odcinki są bardzo długie, no trzeba przyznać, że do Dąbrowy to tam nie był, nie zobaczy ile tam trzeba. Do samej środki na Wojeniec to jest chyba ze 3 km z projektu. Także to zrobić tą drogę naprawdę to są duże pieniądze wydane, ale chcemy ten odcinek z racji prośby tego autobusu zrobić. I nie wykluczam, że to jest tak jak powiedziałem, że w tym roku zrobimy asfalt, no, przynajmniej do kaplicy. Proszę Państwa, LZGW wystąpienie, tutaj się też kibice ze mną rozmawiają ten temat. Być może trzeba oficjalnie zrobić, tutaj była podpowiedź, żeby tam nalić kamienia w ten ruch za stadionem i może zmienić kierunek. Nie da rady. Oficjalnie trzeba wystąpić. Tylko żeby Panie Wójcie posło pismo, a na pewno znajdą się osoby, które będą ten wniosek popychały do przodu. Ale kilka takich się zdarzy. Opisać zdjęcie, zrobić i też. Będziemy popychać. Jedenasty punkt od tym idzie. Opiskowanie podmiotów żywopłotne w kwestii zieleni, utrzymania dróg. Jest podpisaną umowa z Pelika, będziemy starali się ją egzekwować. Mamy też, nie ukrywamy, wiele problemów, nie jest tu prezes jeszcze jest. Takich logistycznych, w sensie tym, że nam przybywa tej roboty generalnie, jest więcej odczytów, wodomierzy i tak dalej, i tak dalej. Trochę tej roboty jest dużo, trochę późno startują prace, powiedzmy staże, na które też nie dostaliśmy dofinansowania, czyli dwie kobiety zostaną przyjęte do grupy tutaj, plus do 4 osoby w wyniku prac interwencyjnych, robót publicznych i tak dalej. Nie chcieliśmy tego robić, nie dostaliśmy staży, pani skarbnik, także proszę nie wzdychać. Musimy wesprzeć jakby możliwości PGK w tym układzie i grupa będzie w pierwszych dniach kwietnia, bo chyba 5 czy 7 osób z tymi kobietami, część finansowanych w 3 grupach rozmaicie finansowanych, ale to jest inny temat. Także te prace typu żywotło, sprzątania generalnie, na pewno tak. Koszenia dróg, no, w projekcie finansowym ja o tym mówiłem, PGK jest zakup posiadek w Jakowie, tak? Do poboczy, także będziemy mieli takie urządzenie, które można będzie z nowym ciągnikiem, mam nadzieję, przejeżdżać i to po prostu kosić, no. My będziemy za to spółce starali się płacić. Myślę, że w drogach będzie też porządek innego rodzaju, bo w tej chwili dojrzewamy do decyzji takiej, aby kolejna jednostka tutaj piecowa w kotłowni, będzie taka plan finansowy PGK przewiduje dobudowę pieca, czy ustanowienie nowego pieca, będzie na zrębki drewniane. Także chcemy tutaj też taką ekipę stworzyć, żeby to był rębak. Rębak też kupują, czy są zamiary do rębaka, mają tego drzewa w tej chwili, bo już w tej chwili składane na kotłowni, także utrzymanie rowów przydrożnych, w końcu może zrobimy jakiś tam porządek, że będzie szła ekipa, przynajmniej gminne drogi zrobimy, rowy przydrożne, rowy jakieś melioracyjne, no będzie nam potrzebna dużo zielonych. Chcemy taki do tego pieca na tym sad mieć, jak to będzie wyglądało fizycznie, nie wiem, w pierwszym też mamy wersji różnych, piec miałowy, drogo wychodzi, no chcemy jakiś zrobić chyba tą jednostkę mimo wszystko na legalne źródła, czyli na coś zielonego, zwłaszcza, że chcemy ten temat spinać tutaj. Być może nam podłogia nie będzie potrzebna, mówiąc wprost, miałowa w przyszłości.
to chyba niezasadne będzie kupowanie kolejnej jednostki dłużej. To jest rząd wielkości około miliona dla potrzeb tutaj budowanych budynków, podłączenia tutaj na zakładzie odbiorców kolejnych i chyba dojrzewamy do myśli, że będzie to piec na zdrębki, na zielone części. Także tutaj no, chcemy jakby taki włożyć taką maszynę, że będzie grupa, machinę powiedzmy 3-5-osobowa, sprzęt, będzie zbierała to paliwo z ulic, z dróg, zieleń generalnie w państwa. Może ta sytuacja się generalnie poprawi. Pan Puszalów i inni. Słusznie, no ja to też proszę prezesa, ten człowiek jest bardzo zapracowany, możemy go mandatować. Ja proszę, abyśmy ten teren po prostu wjechali, to uporządkowali tutaj, zrobili no kawałek skweru na tej zieleni, trzeba wyrównać koparki po prostu i no nawet trawy zasiać na tym gminie, bo to naprawdę nieładnie wygląda, zwłaszcza, że jak zaczniemy ulicę osiedlową robić, to skończmy ten temat. Zaczęliśmy go w zeszłym roku, w tym roku skończmy, bo to jest miejsce centralne, ja będę z panem rozmawiał, aby pozwoli na wycięcie odkładów i gałęzi drzew, bo to jest naprawdę nieładnie to generalnie wygląda. Śmietniki, tak, śmietniki na nowe. W tamtym roku sołtys się przymierzał tutaj do zakupu tych śmietników, no ja... Jest pan skarbnik gdzieś tu? Jest. No. Chcemy do tego jakby wrócić tematu. Tutaj też zgłosili panowie w kierunku Jaszczowa 2 czy 3 śmietniki gdzieś tam przy przystanku. No właśnie, ja słowo tak. Jest dobrze. Kolonia z tym zapisane, nie wiem co to było. A, rocznica tak. Szykujemy takie święto. Będzie tu prośba z panem, czy to słowo zamienić może z panem Mieczysławem. W jakim wymiarze tak z księdzem dogadujemy jeszcze, aby tutaj odpowiednią rangę nadać troszkę późno. No, nie wiem, nie ma czyjej winy. No, ja miałem telefon pana Mieczysława, za się zaczęła ta rocznica jakieś 2 tygodnie temu. Wczoraj była okazja się z księdzem spotkać, na ten temat porozmawiać. Spróbujemy w jakimś tam wymiarze odwrotnym tego wydarzenia, tej rocznicy, to święto przeprowadzić. Także 6 kwietnia jest 70. rocznica dla informacji dla państwa. Mordy mieszkańców Polonii Strówek, spróbujemy to święto, tak jak mówię, w jakimś tam wymiarze przygotować na miejscu. Prawdopodobnie będzie to msza polowa. Jakaś tam taka, powiedzmy, uroczystość części też świecka, będę prosił o pomoc gdy pana Kazimierza, taką stronę historyczną, może byśmy tam troszkę informacji mogli przypomnieć młodym pokoleniom. Siedzący mówiłem, zarząd się projektowi dziurny objazd. Nie wiem, proszę państwa, co ja mam państwu powiedzieć, to na temat zarządu dróg powiatowych. Nie podejmujemy też uchwały w tej chwili żadnej pomocy dla zarządu dróg powiatowych, bo spodziewam się, że bez tej pomocy to pozostaniemy bez pomocy, tak bym to nazwał. I no, zobaczymy, co się wydarzy w pierwszych dniach, bo jeszcze na dzisiaj nie widać, żeby ktoś te masy produkował, woził i remonty skutecznie. My mamy w plan, przynajmniej 20 plan. Przynajmniej 25-tysięczne remonty po drogach gminnych. Ale oni już panie wójcie robili to. Robili, tak? Tak, może tak. Tylko właśnie tak, bo nie mogę dokupić. To pani odpowiedza. Proszę państwa, no temat nie należy do zarządu projektowego, ja tam byłem fizycznie. Rzeczywiście ostatnia część miejscowości zginęła z Gniła Struga, która się komunikuje w kierunku Kojeńca. Tam na tym odcinku powstaje widowisko. Myśmy tam w 2007 roku jakieś dokumenty podpisywali, temat spał. Mi się z tym tematem nie działo. Ale tak obiektywnie powiem państwu, no, w tych terenach, no to co, no te kopalnie, no gdzie mają powstawać kopalnie, w tych miejscach, gdzie nie ma mieszkańców. Wiem, to jest temat drogi, ja widziałem, że wysypała firma. Z tego co słychać, bez ustalenia z zarządem dróg powiatowych, jakiś materiał cegłowy. Czy ona poprawiła warunki, czy pogorszyła? No, na pewno jest to temat do negocjacji. Ja tutaj uczulę, wiem, że mieszkańcy byli w ZTP. Ja się z nimi spotkałem, wtedy też w starostwie zgłaszali temat w staroście. No zobaczymy, co tam wspólnie myślimy. No, jak zobowiąże zarząd dróg powiatowych firmę do poprawy
Ale to też dla nas jest taka informacja, że kopalnia nie kieruje się w kopalni, jeżeli tam pisali na kopalnię, nie kieruje się w kierunku naszych tutaj, w kierunku Chojeńca do drogi wojewódzkiej. Nie wiem, ile tam jest jeszcze po prawej stronie tych kałów, tak do końca, szczerze powiedziawszy, ile tam osób jeszcze mieszka na wysokości tego, tej kopalni, ktoś jest jak ludzie są na tej drogi wojewódzkiej, chce przyjrzeć. Co mieliśmy tutaj więcej? Sprawozdanie przeciwdziałek, żeby nam układzić, że ja nie powiem, żeby to układać tutaj, co przesuje bez tego, do tego, aby pan w sprawie ustalił w jakiej formie, taki układ, taki jak był ostatni. Przekażemy, rzeczywiście rada została wypełniona skład rezygnacji pani Wiaty, pan Marcin Blewka, który ma doświadczenie, pracował w spółkach, pracuje w spółkach. W Radzie Nadzorczej, kopalnianych, tutaj nas służy pomocą w tej chwili, ta Rada Nadzorcza funkcjonuje. Do jakiego momentu Rada Nadzorcza w tym składzie, proszę Państwa, zobaczymy, bo my ciągle tworzymy przymiarki do łączenia tychże spółek, likwidacji spółki wodno-ściekowej, bo jest taka formuła. Też proszę tego słowa jeszcze raz źle nie odbierać, bo nie ma możliwości łączenia spółki z prawa wodnego z inną spółką, tylko rozwiązanie bądź likwidacja. To są niuanse, dopiero można mówić o łączeniu jakby. Takie są nasze zamiary. Chcemy stworzyć jedną, mocną jednostkę z dużym budżetem w tej chwili. PGK ze spółką wodno-ściekową i to kierunek taki, że raczej aportowana byłaby część spółki wodno-ściekowej po likwidacji bądź rozwiązaniu, spłata udziałowców i aportowana część do PGK i stworzenie jednego organizmu z budżetem powiedzmy blisko 5-6 milionowych, bo to są takie w tej chwili przepływy finansowe. I dalej prowadzenie tych działań poprzez spółkę w kierunku i kanalizowania i tutaj tych rozwiązań na zakładzie, bo taki podmiot jest nam w tej chwili jeden mocny już niezbędny. Także niech prezesi spółek uważają, bo co się tam wydarzy, nie wiadomo, kto będzie prezesem, wiceprezesem, kierownikiem, czytelni, brygadzistą i tak dalej. Wszystko chcemy to teraz. Radę, komisję rewizyjną też. Komisja nie, też niech się boi. No chyba wszystkie czynności. Jeszcze pan widzę. Pan mówi jeszcze, proszę. Proszę, jeszcze pan mi odpowiedzi, proszę Państwa. Nie wiem, czy wiemy, ale pewnie wiemy, albo już wiemy, że na terenie zabudowanym barwy właściciel posesji do osi jest nie odpowiada za porządek. Czyli na poboczu, na chodniku, na drodze. Tak powinno być. Wyjątki są tylko wtedy, kiedy są wyznaczone płatne miejsca do parkowania. To jest teraz pytanie, co robić? Apel pisać do mieszkańców, że mają się tak zachowywać? Pisać apel do mieszkańców, że artykuł 100 kodeksu wykroczeń mówi, że kto zaorywa, zawęża, niszczy nawierzchnię drogę i tak dalej, polega na grzywny lub karze nagranej. Właśnie takie apele powinny być, bo widzi pan, to wcale tak nie, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Na przystanku nie ma śmietników, tych śmieci jest masa, bo nie ma śmietników, no gdzie to jest? Bo i młodzież też jest taka, jaka jest. Zasiadają na ławeczce, bo nie mają gdzie pójść w przystanku i tam jest wszystko, i butelki, i plastik, no wszystko. I takie apele powinny być, bo droga wzdłuż lasu Rów. 3 lata temu wyzbieraliśmy 4 przyczep, proszę sobie wyobrazić, 4 przyczep śmieci, bo ja do Stargu z Milejowa robię sobie przystanek w lesie, zajeżdżają i to sobie całe toboły zostawiają w tym lesie. No w tamtym roku nie zbieraliśmy tych śmieci, bo po części to paliliśmy na drugiej stronie na polu, żeby to nie obciążać komunalnie, bo wtedy jeszcze nie było tych zasad śmieciowych tak jak teraz. To po częściśmy to spalili, ale to było tego masę, a w tym roku nie wiem kto to zrobi, bo wieś się starzeje, młodzi nie chcą, starsi nie mają na to siły, a znów tych tobołów, tych worów w rowach jest pełno.
Takie pytanie. Kogo apelować? A co ty zmieniałeś? Prosi o zakończenie. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej sprawie, a mianowicie o tym klasyku koło fontanny w parku Gnojowie. On jest tam kupowany przez tych miejscowych tam smakoszy. Tak. Ja bym proponował, żeby zastanowili jakoś, w jaki sposób i stamtąd wykurzyć, to mówią. Czy bądź się gdzieś albo przenieść, albo wynieść. Tam zajeżdża radiowóz raz. Nie wiem, na trzy, to na chwilę jest popuch, jak to wrodzie, pod chórą, no ale na chwilę znowu jest to samo. Trzeba by tak to zwiodać, bo idzie lato, nie mogą przyjść, łatwiej gdzieś, nie chodzą o tej, przynajmniej jak mówimy. Także to jest problem. Dziękuję panu, mówię się, proszę, proszę bardzo, proszę uwagę na prawie. Kwestii, kwestii, to są wybierane, to są wybrane, proszę uwagę, żeby ktoś powierzy to serce. To taki przykład, no. Drugiego dnia pracownicy PGK w Gnojowie wysprzątali, następnego dnia jest prawie tak, jakby sprzątania nie było. Kosmici coś ma to robią, to mówię. Tak, mamy chyba pewien problem jako społeczeństwo, jako mieszkańcy. Ale te apele to nie wcale tak nie zaważne. My czujemy, że to jest W jaki sposób to się dzieje? Ja